Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj czas na prezentację, a właściwie pierwsze nasze wrażenia z aplikacji powłoki UltraCode Premium Bond 9H. Jest to powłoka dla akredytowanych studii, niedostępna w takim rynku detalicznym. Tak naprawdę z firmą UltraCode już współpracujemy jakiś czas, mamy ich produkty, mamy podstawowe powłoki, czyli Wana i Hydro HD. Produktów jesteśmy zadowoleni, dlatego w końcu zebraliśmy się, żeby testować sobie tą powłokę. Mamy tutaj naszego pacjenta, auto już jest przygotowane. No i będziemy aplikować właśnie tego Premium Bonda. Auto będzie pod naszą opieką, no jest to nowy nabytek naszego stałego klienta, więc mam nadzieję przez co najmniej 3 lata, więc będziemy mogli dokładnie obserwować, co się będzie działo z tą powłoką. Natomiast dlaczego zdecydowaliśmy się na te testy, poza tym, że jakby współpracujemy i mamy te produkty, jesteśmy z nich zadowoleni, to jeżeli chodzi o Premium Bonda, doszły nas takie słuchy, a właściwie no nie doszły słuchy, tylko rozmawiając z ludźmi z branży, rzeczywiście powiedzieli, że ta powłoka jest w stanie utrzymać się do 100 tysięcy, bo były takie przypadki w autach, które mieli po prostu pod opieką na bieżąco. No a producent tutaj właśnie twierdzi, że mamy te 100 tysięcy albo 5 lat. Jeżeli chodzi o samą powłokę, to jest taka podstawa jakby, tak, ta powłoka bazowa. Ona zostawia dosyć tępą powierzchnię, dlatego musimy na nią wrzucić jeszcze top coat. No i tutaj w tym przypadku będzie to Hydro HD. Czas między powłokami to są 3 godziny, to jest takie minimum, natomiast producent zaleca poczekać dłużej. Najlepiej jednego dnia położyć bonda, drugiego Hydro HD, które da jeszcze więcej tego przyciemnienia. No i śliskość, przede wszystkim śliskość, chociaż sam Premium Bond w sobie, jeżeli chodzi tu o hydrofobowość, to ma dosyć niezłą. Natomiast to hydro jeszcze to spotęguje. To chyba tyle, jeżeli chodzi o przedstawienie produktu. My teraz zabieramy się za aplikację na ten lakier. Dodam, że mamy tutaj czarny, metaliczny lakier, ale są oczywiście też elementy piano, takie jak słupki, listewki, więc tam też mocno zweryfikujemy sobie aplikację tego produktu. Jeszcze jedna ważna uwaga, pamiętajcie, że produkt tak samo zresztą jak ultrakołtowy Metal Guard do felg ma bardzo drażniące takie rozpuszczalniki, dlatego pamiętajcie zawsze o masce, porządnej masce, to jest bardzo ważne. No i oczywiście jak przy każdej powłoce rękawiczki. Zabieramy się do pracy. Co do samej powłoki, standardowo robimy sobie jakiś kwadrat, prostokąt, w środku krzyż, żeby móc to wszystko sobie dobrze rozetrzeć. Śmiało możecie kłaść nawet takie drzwi na raz. Jeżeli chodzi o dużą maskę, ja bym raczej sobie ją podzielił. Natomiast tu śmiało możemy aplikować na całość. Ten aplikator też przyspiesza nam mocno pracę, ponieważ mamy dosyć dużą powierzchnię, fajnie się tym pracuje. Musimy pamiętać, żeby tej powłoki nadlać dosyć dużo. To jest bardzo ważne. Nie możemy kłaść jej, tak bym powiedział, ubogo, ponieważ ona bardzo szybko wiąże, więc jeżeli będzie za mało tego materiału, no to będzie problem z dotarciem. To jest ten sam temat, który pojawia się właśnie w UNCR-ze, gdzie dużo osób stara się kłaść ubogo, to nie jest do końca dobrze, więc lejemy na bogato. No i później robimy, od razu łapiemy jedną fibrę, wstępne starcie, ale też nie przesadzajcie z tym dotarciem. Ja na początku za mocno dotarłem, tutaj Tomek mnie poprawił, mówi nie, pierwsze to ma być tylko takie spoziomowanie wręcz, więc tak naprawdę tego produktu nadal ma być dużo, macie widać, że ten element jest zalany, więc tylko jakby wyrównujemy tą pierwszą mikrofibrą powierzchnię. Oczywiście możemy to robić tutaj prostymi ruchami. No i wtedy łapiemy drugą fibrę i zaczynamy docierać. Raczej koliste ruchy, ponieważ powłoka jest taka marząca. No i tutaj już pojawia się trochę tej tempoty takiej, tak? Ta powierzchnia staje się bardzo tępa, troszkę się marzy nam ten produkt. Natomiast jeżeli docieramy go ruchami okrągłymi,
I pamiętajcie, żeby nie bać się też docisku. Naprawdę śmiało możecie docisnąć. Ta powłoka od spodu już związała, więc nie ma szans tak naprawdę zarysowań. Powiem mało. Aplikowaliśmy tutaj na ten słupek piano. U góry na dachu jest też piano, tak? I nie ma żadnych problemów, nawet jeżeli dociśniemy tą fibrą. Oczywiście tu mamy te mikrofibry bezkrawędziowe. Jeżeli jest krawędź, to szwem od lakieru, to o tym wiecie, ponieważ tym szwem jest największe prawdopodobieństwo porysowania. Nie bać się docisku, koliste ruchy i później ewentualnie druga strona fibry albo trzecia fibra i już bez docisku, jeżeli by coś zostało, delikatnie bardzo dotrzeć. Natomiast, co ciekawe, specjalnie nawet na właśnie piano, gdzie to widać najlepiej, zostawiliśmy celowo taki bardzo drobny mas i on odparował. Ta powłoka jest z jednej strony prosta, a z drugiej strony powiedział trudna, ponieważ trzeba jej się jednak nauczyć. To nie jest taka powłoka, gdzie ścieramy i już nic się nie marzy. Nie. Ponieważ jeżeli przesadzimy z tym ścieraniem, zaczniecie dalej docierać, bo będziecie się bali, że coś zostanie, wtedy może pojawić się problem, ponieważ to wszystko rozmażecie. Więc musimy wyczuć ten moment, w którym momencie tak naprawdę powinniśmy przystopować i pozwolić reszcie na odparowanie. Co ważne, powłoka, nie ma problemu z warstwowaniem tej powłoki, czyli w momencie jak mamy już nałożony błotnik, aplikujemy drzwi i wejdziemy trochę na ten błotnik, nie ma problemu z przyciemnieniem, tak? Nawet jeżeli gdzieś tutaj się nam lekko rozmarzy, to jest to bez problemu do dotarcia. To jest na pewno takie ważne, jeżeli chodzi o przyciemnienie, tutaj no moim zdaniem więcej szklistości. Tego przyciemnienia nie ma aż tak dużo. Raczej właśnie ta szklistość i ona z czasem zaczyna się pojawiać, to widać jak ten lakier po prostu nabiera tego połysku. Oczywiście je troszkę przyciemnia, ale nie jest to jakieś nadmierne. Bardzo fajnie nam uwydatnia też to ziarno. Być może dlatego, zresztą ja w ogóle zauważyłem, że powłoki, które bardzo mocno przyciemniają, potrafią czasami trochę nam zamulić to ziarno. Tu jest odwrotnie, tu mamy mega szklistość i wyciągnięcie właśnie tego ziarna. Oczywiście pójdzie jeszcze na to Hydro HD i tak naprawdę wtedy będziemy mieli dużo więcej tego przyciemnienia, ponieważ to Hydro przyciemnia, ale ono też ja nie zauważyłem. No Hydro co prawda używaliśmy do tej pory z łanem, ale myślę, że to będzie tak samo. Ono przyciemni jeszcze nam bardziej, natomiast nie ma tutaj jakiegoś problemu z tym właśnie zamuleniem tego ziarna. Zdecydowanie polecamy te dedykowane aplikatory. Ja generalnie jestem fanem z tradycyjnych kostek i szmatek i przy wielu powłokach, gdzie nawet producenci zalecają swoje jakieś aplikatory, my używamy tamtych kostek. Natomiast tutaj przy tej powłoce zdecydowanie te aplikatorki sprawdzają się bardzo fajnie. Pamiętajcie też, że ta powierzchnia jest bardzo tępa tak naprawdę. Teraz nawet czuję, no to już drzwi już są chwilę po aplikacji, ale fibra praktycznie stoi, także się nie dziwcie, to tak ma być. Podobnie trochę jak z Metal Guardem Ultra Coata, tak? To jest tutaj jakaś analogia tak naprawdę. Dobra, myślę, że powiedziałem, słuchajcie, wszystko. Tak naprawdę to są nasze takie pierwsze spostrzeżenia. Wiecie, dlaczego się zdecydowaliśmy na to, żeby sprawdzić ten produkt. Opinie są niezłe. Auto będzie pod naszą opieką, także myślę, że co jakiś czas będziemy wrzucali jakieś update'y. Ewentualnie też możecie się nas pytać za jakiś czas, jak to wszystko sprawuje się i jak wygląda na tym samochodzie. Tymczasem dzięki za uwagę. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach.